przy moim biurku wisi taki plakat, że usługa, którą sprzedajemy, to usługa, którą sami chcielibyśmy otrzymać. No przede wszystkim nastawiamy się na to, żeby ten klient otrzymywał od nas najtańsze i najlepsze rozwiązania, bo zakładamy, że chcemy, żeby ta współpraca była na lata, żeby nasz klient otrzymywał wszystko w jednym miejscu, żeby czuł się zaopiekowany i często te relacje z klientami przeradzają się w takie relacje koleżeńskie. Klientocentryzm to jest taka idea, w której zakłada się, że wszystko, co się dzieje w finance, kręci się wokół klienta. Klient jest w środku i na klienta się zawsze patrzy. Dla mnie klientocentryzm to jest wizja, że ten klient jest w 100% niezależny finansowo. I dzięki temu możemy z tym klientem realizować różne obszary życia finansowego. Od ubezpieczenia jego samochodu, poprzez jego dom, pomoc w załatwieniu kredytu, ubezpieczenia jego bliskich na różnego rodzaju wypadki, czy chociażby inwestycje, które bronią kapitał przed inflacją, to jest klientocentryzm. Klient przychodząc na spotkanie do doradcy może być obsługiwany w zakresie finansów, w zasadzie w zakresie wszystkiego, co tylko na rynku finansowym istnieje, przez jednego doradcę. Oczywiście ten doradca będzie korzystał z kompetencji innych, które są w biurze, nie wiem, kredytowych, ubezpieczeń majątkowych czy firmowych, bo tak naprawdę nie da się być specjalistą we wszystkim, ale dla klienta jest to bardzo wygodne, bo jego kontakt ogranicza się do jednej zaufanej osoby, której też może wszystko powiedzieć. Podejście klientocentryczne ma przede wszystkim jeden zasadniczy cel – poprawę jakości życia klientów. Ludzie nie mają ubezpieczenia, żeby być ubezpieczonym. Ludzie nie mają kredytu, żeby mieć kredyt. Chcą gdzieś mieszkać, chcą się czuć bezpiecznie, chcą zabezpieczyć bliskich. To wszystko czemuś służy. Teraz w zależności od jakości tych decyzji, decyzji finansowych, jakie podejmują klienci, to decyduje, taką mają jakość życia. To decyduje o jakości ich życia. Teraz im lepsza jest decyzja, tym lepsza jakość życia. Szersza perspektywa, konsultacja z doradcą, który jest w stanie podzielić się swoim doświadczeniem, swoją wiedzą na temat tego, co jest możliwe, a co nie, w jaki sposób działają pewne procesy, powoduje, że ludzie podejmują lepsze decyzje, mają lepszą jakość życia. O to po prostu w tym chodzi.